Cześć, cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie. Zapraszam na vloga, który pewnie będzie takim vlogiem z kilku dni. Ja zaczynam do Was nagrywać we wtorek, czyli trzeci dzień mojej pracy i jest godzina 6:20, także za 10 minut ja wychodzę. Słuchajcie, pierwsze dwa dni zleciały, że nawet nie wiem kiedy. Także to jest plus, a o minusach nie będę rozmawiać. Dzisiaj jest tak zwany prime, kolejny w tym roku, więc spodziewamy się bardzo, bardzo dużego busy. Zobaczymy, jak będzie w rzeczywistości. W każdym razie będzie ciekawie. I jutro, pomimo tego, że nie powinnam prowadzić zmiany, to prowadzę, bo tak jak Wam mówiłam, mój kolega jest na urlopie i będę tak samo pracować w piątek i w czwartek. Wychodząc o 2:30 skompletuję moje 60 godzin. Ale o czym chciałam do Was powiedzieć, to właśnie to, że plusem tego, jak jest busy, to jest właśnie to, że ja po prostu nawet nie wiem. Ja wchodzę i nagle jest 6:00. A wchodzę tam o 6:45. Nie wiem, co się dzieje przez ten czas, ale coś się dzieje. W każdym razie udało mi się sprzedać kolejne 3 opakowania puzli, także powiem Wam, że dla tych osób, którym stanęła sale na Vinted, faktycznie chyba warto dać ten holiday mood. Co ja zrobiłam? Na tydzień zrobiłam holiday mood. Potem dodałam 2 kompletnie nowe rzeczy, a 2 rzeczy wykasowałam i dodałam ponownie i one właśnie się sprzedały. Sprzedałam chyba 4 opakowania puzli od przedwczoraj, także fajnie. Wczoraj już wysłałam wszystkie te z Jodla, ale wyłączyłam sobie Jodla, ponieważ sklep koło nas zepsuła im się drukarka. Nie wiadomo, kiedy naprawią, a ja nie będę, wiecie, jeździć nie wiadomo gdzie, żeby tego Jodla wysłać. Także zostawiam sobie tylko inpost, bo mogę tam i pojechać samochodem, mogę tam też pójść piechotą, albo tak jak na przykład dzisiaj, tam gdzie Andrzej po mnie podjeżdża, bo wiecie, on nie wjeżdża do mojej pracy, bo byśmy stamtąd nie wyjechali przez ilość samochodów, więc czeka pod takim pubem, a koło tego pubu właśnie są inpost lockers, więc weźmie ze sobą i to, co te puzzle, które sprzedam wczoraj po południu, bum, pójdą od razu do szafeczki. Także polecam Wam zrobić taki myk i zobaczyć, czy te rzeczy Wam się sprzedają. Ja w tym tygodniu zamierzam zanurkować pod nasze schody, bo my mamy takie schody ruchome, które mają bardzo dużą przestrzeń pod spodem, która jest cała wypełniona puzzlami. Większość tych puzzli zrobiłam, także chcę po prostu wszystkie puzzle, które są na Vinted, wykasować i dodać na nowo, puścić je za mniejsze pieniądze, bo to już nawet nie chodzi teraz mi o pieniądze, a o miejsce. Tak jak Wam mówiłam w któryś z wcześniejszych vlogów, w połowie listopada, kiedy będę ubierać choinkę, nie będę się drugi raz tłumaczyć, dlaczego tak wcześniej mówiłam już, to wtedy właśnie chcę mieć pusto pod tymi schodami. Plan jest taki, że chcę też pozbyć się tego stołu, co tutaj leży, żeby mieć więcej miejsca. Coś tutaj będzie przekombinowane, także no, zobaczymy, jak będzie, ale już się nie mogę doczekać. I co? Coś Wam miałam powiedzieć, ale zapomniałam. W ogóle mój pierwszy główny powód, dla którego wzięłam kamerę, ale trudno, będę pamiętać później. Także widzę się z Wami pewnie po pracy i mam nadzieję, że Wam powiem, że było busy, ale bez przesady i że czas niesamowicie szybko zleciał. Także widzę się z Wami po pracy. Cześć kochani, widzę się z Wami wieczorkiem, jest 20:20. Jak widzicie, maseczka, pielęgnacja, aż mi się włosy od tej maseczki zrobiły mokre. Co Wam chciałam powiedzieć, to wróciłam do domu, musiałam wysłać puzzle właśnie. Korki u nas teraz są tragiczne, także jestem zawsze w domu trochę później. I szybko się przed chwilą wymyłam, ale też zrobiłam sobie taki, wiecie, dodatkowy mini marsz, chyba 40-minutowy, wiecie, to nie dużo, 300 kalorii tylko spaliłam, więc cały nic, ale potrzebowałam czegoś takiego, żeby troszeczkę coś porobić pomimo dnia wolnego. A teraz zgadnijcie, co robię. Patrzę, czy to jest z dwóch stron. I love my dog. Jest to kubek kolejny, który lubię. Mam tutaj herbatę z pomarańczą, z cytryną i z miodem. I Wam powiem, że normalnie mam farta. Ponieważ dzisiaj otworzyłam moją szafkę z herbatką. I wzięłam ostatnią czarną, jakąkolwiek czarną, bo wiecie, w tych zestawach Irvinga była czarna zwykła, czarna grzaniec, czarna malinowa, różne smaki. No i tam są też herbaty białe, które też są dobre i herbaty zielone, które są moimi najmniej ulubionymi herbatami, ale te smakowe faktycznie są dużo lepsze. No i słuchajcie, wzięłam ostatnią herbatę i tak mi się zrobiło przykro. Mówię, Boże, już nie ma i wiem, pewnie jest tysiące innych herbat, które dokładnie tak samo smakują. Ale no nie wiem, coś jest w tym Irvingu, że mi, że tak powiem, że mi bardzo mocno przypasował. W każdym razie mówię, trudno. I nagle
coś mi olśniło, że ostatnio jak robiłam przemeblowanie w półkach, to pamiętam, że w półkę, gdzie mam tam różne rzeczy, chyba wkładałam tam pudełko herbat, bo nie zmieściło mi się tam. Słuchajcie, znalazłam nowe, nieotwarte całe pudełko, cały zestaw herbatek i znalazłam jeszcze pudełko Glossy Box, które w środku ma herbatki. To są wszystkie moje ulubione. Grzaniec, czarna, malinowa. Także mam kolejne suppliers. Naprawdę po prostu jestem taka szczęśliwa. Ja się poczułam tak, jakbym wygrała w Totka. I pomimo tego, że dzisiaj w pracy można właśnie było wygrać jakby w Totka, bo można było wygrać nawet 100 funtów, 50 funtów, czekoladki, słuchawki i tak dalej. Każdy z nas miał zdrapkę i każdy zdrapywał. To ja niestety nie wygrałam nic. Norma. Ale przy dostaniu tych herbatek, znalezieniu ich, poczułam się tak, jakbym wygrała. Także może jestem przegrana, ale w jakiś sposób wygrana, ale fajnie, bo osoba, która wygrała, dziewczyna, która wygrała z mojego teamu akurat, wygrała 50 funtów i to jest osoba, która naprawdę zasługuje, bo ciężko pracuje, także zawsze takie sytuacje cieszą, w sensie, że jeżeli wygrywa ktoś, kto na to naprawdę zasługuje, bo no jakoś wiecie, na pewno źle, gorzej bym się czuła z kimś, kto na przykład no, za bardzo nie przykłada się do roboty i taka osoba wygrała, a nie taka, która naprawdę, naprawdę fajnie pracuje, więc fajnie było, że ona wygrała i że, no, że dostała 50 funtów, no to nie jest mało, nie oszukujmy się. No, a ja nic. Ale właśnie tak jak mówię, wygrałam herbatki i co jeszcze? Pamiętacie, mówiłam Wam, że kończą mi się maseczki i jest źle. Słuchajcie, znalazłam torbę z unicornem, z maseczkami od mojej mamy. Ze stycznia. Taką mam miarnię, po prostu ja coś tu położę, tam położę i później nie wiem, jak sprzątam, to znajduję. Tak się ucieszyłam, bo tam jest dość sporo maseczek i to jest właśnie jedna z nich, borówkowa maseczka i super, zobaczcie, fajne, lubię jak te jasne, jak te zwykłe maseczki są takie grubsze, widzicie, a nie takie zwykłe. Oczywiście wdzięką Wam pokażę, która to była, bo one bardzo fajnie działają, bo to nie jest moja pierwsza z tej firmy. Wegańska, nie testująca na zwierzętach, nawet nie wiem, gdzie mama mi ją kupiła, pewnie w Funciaku albo w tej wersji, nie wiem. W każdym bądź razie miałam chyba mango od nich i tak samo była super. A ta już czuję po prostu, że ta skóra aż fajnie się nawilża, więc ekstra. No, więc przegrana Sylwia wygrała znalezione herbaty i maseczki. Także fajnie. Ja słuchajcie sobie teraz przy tej herbatce włączę Wars of Shore do końca, bo oglądałam na bieżni. Tak się śmieję, słuchajcie, z tych ludzi i dochodzę do wniosku, że naprawdę jestem stara, ale jakbym się mocno postarała, to te niektóre osoby tu mogłyby być moimi dziećmi. Tak sobie uzmysłowiłam, bo ja zaraz mam 37 lat za kilka miesięcy, a te ludzie tu mają po 20. No, albo i 19. To spokojnie mogłabym być ich mamą w tych czasach. Znaczy w ogóle teraz ludzie mają dzieci bardzo młodo. Więc powiem Wam, śmieję się z tego i oglądam, wszyscy się tam miłość uprawiają, także no, zabawa przednia i nie wiem czemu w sumie mnie to bawi, czemu mnie to relaksuje, bo to jest naprawdę durna, ale po prostu przez to chyba, że tyle lat, 11, 12, nie wiem, od pierwszego sezonu Wars of Shore to oglądam, to tak to jakoś za mną idzie i idzie i idzie. I wiem już, co chciałam Wam powiedzieć, słuchajcie, Halloween. Wpadliśmy na pomysł, że będę szła w piątek, nie, w sobotę pewnie, jak wstanę, pójdę na Ciu Holandy i pokupuję miśki po funta, po półtora, roztargamy te miśki, ale jestem głupia, jak do Was mówię, teraz sobie coś uzmysłowiłam, w garażu mam torby miśków, tylko że Buster ich nie chce rozerwać, no to najwyżej sami je rozerwiemy, ale pójdę też na Ciu Holandy popatrzeć za jakimś dużym miśkiem, żeby Buster go rozerwał, żebyśmy mieli dużo tego białego śniegu, że tak powiem, i my to będziemy chcieli wymarusać w krwi, i też z przodu dać dom, udekorować właśnie tym fluffem. Muszę właśnie pogadać z Andrę, że przecież my mamy w garażu siatkę zabawek. A widzicie, gdybym do Was nie zaczęła nagrywać, to bym o tym zapomniała, a tak to wiem. Ale co do Halloween, to się mega śmiałam, bo znowu wspomnę o tej youtuberce, ale ją oglądam, bo codziennie teraz nagrywa. Andziaks dekoruje w tym roku swój dom na Halloween i dekoruje go naprawdę super. I w ogóle jestem w szoku, jaki macie też w Polsce teraz super ozdoby na Halloween. W każdym razie ona tam dekoruje i w ogóle. I oczywiście komentarze jak zwykle, że jak osoba, która jest katoliczką, może takie rzeczy robić, bla, 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 że to grzech, że się będzie w piekle palić i tak dalej. Ale wiecie, co mnie śmieszy często, jak słyszę takie opinie
Albo właśnie ktoś mówi, że jak ja mogę się przebierać, albo no, różne takie rzeczy. I to nie jest tylko od Polaków, tylko Rumunii ogólnie, wiecie, te kraje, że na przykład, no nie wszystkie, nie oszukujmy się, ale naprawdę większość tych osób, nie wiem, cudzołóży na przykład, kradnie, nie przestrzega na przykład 7 przykazań, ale oni mi będą mówić, że ja robię źle, bo ja grzeszę, że się przebiorę na Halloween. Nie wiem. Ja uważam, że każdy ma swoje zdanie na ten temat. Można to lubić, można tego nie lubić, ale wmawianie komuś, że jest złym człowiekiem przez to, że uznaje Halloween i się tym bawi, ja tego nie rozumiem. Po prostu. Nie rozumiem, jak ktoś może być złym człowiekiem przez to, że celebruje jakieś święto. Ale nie wiem, może mnie oświecicie. W każdym razie ja się mocno szykuję na Halloween. Nie mówiłam wam, Boże, mówiłam... Jezu, widzicie? Mówiłam wam, że nie będę jednak tą zakonnicą, bo wiecie, teraz takie są czasy, że ktoś coś pójdzie, że obrażam kogoś religię, także tego nie chcę. Idą do mnie nowe maski na Steamu, ale mówię, w co ja się ubiorę, kim ja będę. Zaczęłam różne rzeczy oglądać na... Vinted, no bo chciałam wydać mało, bo wiadomo. I słuchajcie, trafiłam na jakby konto dziewczyny, która widać sama robiła takie ciuchy. Nie wiem, czy ona w nich gdzieś wychodziła, czy po prostu dla fanu. W każdym razie kupiłam u niej dżinsy, które są potargane. Mają pająka takiego srebrnego, takiego wiecie, 3D. Jakieś nicie, w ogóle krew. Do tego kupiłam bluzkę, całą we krwi, potarganą, z jakimiś odciskami rąk. I ona miała też chyba po 9 funtów za jedną rzecz plus wysyłka, a ja z nią zrobiłam deala. Wysłałam jej propozycję, że za dwie rzeczy zapłacę 10, a ona mi wysłała, że za 11, więc wzięłam za 11, a przez to, że miałam sprzedane rzeczy na Vinted, to w sumie zapłaciłam 0. Także super i słuchajcie, tego samego dnia mi wysłała, także idzie to do mnie i ogólnie strój jest jakby zombie, także po prostu jak się ubiorę w strój, dopasuję do tego maskę i ta, która przyjdzie, to ta będzie, a inne zostaną jako dekoracje, plus pójdą na przyszły rok. Także jaram się, bardzo się jaram. A teraz już kończę, bo naprawdę gadam jak najęta, ale tak jak wiecie, mówiłam wam kiedyś, jak ja nie mam weny, to nie biorę kamery, jak mam weny, to nagrywam. Tak po prostu mam. I coś jeszcze miałam wam powiedzieć za chwilę. Aha, ale ogólnie dzień był super. Był bardzo busy. Ludzie kupują jak szaleni. Po prostu jak szaleni. Ale czasem jak jest w pracy busy, to ja mam mniej busy. To jest bardzo ciężko do jakby to powiedzieć, do wytłumaczenia dla kogoś, kogo tam nie ma. Ale ogólnie to było takie fajne busy. Wiecie, że czas szybko zleciał, ale nie było jakoś tak stresująco, że się denerwowałam i tak dalej. W ogóle miałam tak dobry humor, że czekałam, żeby mi ktoś go zepsuł, ale na szczęście mnie nie zepsuł. Także super, super dzień. No i co? Połowa tygodnia, niedziela zrobiona, poniedziałek zrobiony, wtorek zrobiony, jutro środa i czwartek, piątek nadgodziny i weekend. Także teraz już naprawdę się zamykam. Pa! Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami chyba już kolejnego dnia, bo już nie pamiętam, kiedy do was się odzywam. Chyba wczoraj. Słuchajcie, jest czwartek. 52 godziny zaliczone, zostało 8, które będą jutro. No dzisiaj pierwsze 4 godziny były najgorsze, potem już jakoś poszło. I cud się stał dzisiaj. O godzinie 12.30 przyjdzieli moi ludzie z mojej zmiany na nadgodziny, żeby tam, wiecie, pakować, pikować i tak dalej. I mój jeden z moich pracowników, który też jest moim takim osobą, która mi bardzo dużo pomaga w pracy, czytał mi w myślach i przyniósł mi Starbucksa dyniowego, pumpkin spice. Jak ja go, słuchajcie, zobaczyłam, jak on wszedł z tą kawą, to ja nie wiedziałam, czy mam go uściskać, czy ja mam skakać, co ja mam robić. Po prostu było to the best feeling ever i powiedziałam mu, że uratowałeś mi życie, po prostu czytasz mi w myślach i w ogóle. Potem pojechaliśmy, Andrzej był na czas, przyjechaliśmy po drodze do domu teraz i zajechaliśmy po drodze do InPostu odebrać paczkę. I zobaczcie, jak pięknie mi pani zapakowała, ale za sekundę zresztą. Co przyszło mi? Zamówiłam na Vinted, chyba wam mówiłam, dżinsy i bluzkę na Halloween. Mówiłam wam dlaczego, także nie będę w to wnikać, więc zobaczymy sobie, jak to wygląda, ale chcę wam pokazać najpierw, jak to pięknie jest zapakowane. Naprawdę jeszcze nie zdarzyło mi się na Vinted, żebym kupiła od kogoś ciuchy, które no są używane, ale są tak pięknie zapakowane. I tak jak mówię, ta pani na Vinted ma same takie ciuchy Halloween, także jak mieszkacie w Anglii, chcielibyście coś takiego, co wygląda, jakby było przez was zrobione, a może do
końca nie jest, to Wam będę mogła dać jej Vinted, bo naprawdę, no, ja kupiłam te dwie rzeczy, mówiłam Wam, że miałam fajnego deala, 11 funtów, sama jej wysłałam taką ofertę, ona się zgodziła, także jak chcecie coś innego, to piszcie, dam Wam Vinted, ale najpierw patrzcie, jak zapakowane. Zobaczcie, tutaj są spodnie w niebieskim, tutaj mamy w różowym koszulkę i jest tu napisane Happy Halloween, enjoy your costume, many thanks, Sandra. Bardzo fajna, wiecie, to jest taka notatka odpisana ręcznie, niby nic, ale jednak coś, bardzo, bardzo mi się to podoba. Tak, tak, Bastuś. Mhm. Bardzo, bardzo mi się to podoba, także super. A już Wam pokazuję, co kupiłam. Kochani, to są spodnie. W ogóle spodnie są z Marks & Spencera. Tutaj jakieś kwiaty były. Zobaczcie. Zobaczcie na to. Czy Wy to widzicie? To jest po prostu jakaś petarda. Jest tutaj właśnie sianko i pajęczyna. Tutaj jest pająk. Widzicie, to nie jest naklejka. To nie jest wbite, tylko jest 3D. Zobaczcie. One są w ogóle całe w brokacie też. Odciśnięta ręka. Zobaczcie. Pająk. No po prostu, to jest jakaś petarda. Dziury są wszędzie. Zobaczcie, dziury, dziury. Wszędzie dziury. Zobaczcie na kieszenie. Tutaj one są też, zobaczcie, potargane. Z tyłu, zobaczcie kieszenie. Buster, posuń się, proszę Cię, kochanie. Nie no, ja jestem po prostu zachwycona. Tutaj jest niby jakaś łata. O Jezu, pająk! I tu też jest pająk, no to jest, ja pierdzielę. I wiecie, te fajne, że te ucięcia nie są, nie wiem, na tyłku na przykład, gdzie no nie mogłabym zabrać do pracy, ale zobaczcie. No przecież to jest petarda. No mega. A koszulkę już sobie zobaczmy razem. Czekajcie, już nie będę Was przełączać. Koszulka jest taka. Też jest właśnie brokatowa, potargana, też ma odciski rąk, żeby po prostu wszystko pasowało. Mega, jestem zachwycona. W ogóle vintage super dry. Mega, dajcie znać, co myślicie. Tak się właśnie zajmuje Buster zabawkami. Zaraz Wam opowiem, co, skąd ta zabawka. Ale powiem Wam, że radość jest niesamowita. A to pokażę go. Ale będę mieć sprzątania? Dzięki. No, po pierwsze przepraszam, że Wam przerwałam, ale że tak szybko zakończyłam, przepraszam, ale Andry wchodził. Ja mam właśnie tą koszulkę na sobie, wyglądam mega. Wszystko jest mega, spodnie są mega. Troszeczkę są za duże na mnie, ale wiecie, to jest tylko na jeden raz, także jest okej. Super się prezentuję, jestem zadowolona. Myślę, że jak do tego będzie maska, to że będzie wyglądać to naprawdę fajnie i tak Halloween. Oczywiście maska zrobi robotę i to będzie straszna, ale super. A do tego, co widzieliście dzisiaj, słuchajcie... Dostałam od mojej menadżerki wielki wór zabawek. Ponieważ dzieci już z nich wyrosły, chciała miejsce, ja mówię, chętnie przygarnę. No, całą podłogę mam białą teraz, ale przynajmniej mam szczęśliwego psa, także jest ok. Ja zostawię te... Chyba Wam wspominałam, że dostanę. Chyba tak, chyba Wam nawet mówiłam, że ja dostanę te misie. W każdym razie zapakuję to w worek i na Halloween będzie... wystawione na zewnątrz, także super. A ja teraz się przebieram, no i idę ćwiczyć i oglądacie jak miłość. Idziemy sobie właśnie do parku. Bastuś, pokaż się w nowych szelkach, jak pięknie wyglądają. Piękna jest pogoda, słuchajcie. Zaraz się zresztą połączę z Wami z drugiej strony, ale jest bardzo, bardzo ładnie. A słuchajcie, czemu łączę się z Wami z tu? Ponieważ wyszłam z młodym, ale od początku misja tydzień 60 godzin została zakończona. Skończyłam pracę o 20. Skończyłam pracę o 2.30, to dało mi równe 60 godzin. 6 dni pod rząd, jednak jest ciężko, Wam powiem. No ale, no cóż, rachunki są, trzeba je opłacić. Możliwość była tak wielkich nadgodzin, więc trzeba łapać, bo nie wiadomo jak to będzie. Po pracy pojechaliśmy do Lidla, słuchajcie, zrobiliśmy przy okazji zakupy. Zrobiłam zakupy i dla Basi, jak wiecie, ona nam gotuje i zrobiłam zakupy dla siebie. Jutro chcę gotować zupę gyros i będę robić
ciasto marchewkowe, bo już dawno nie robiłam. Chyba z pół roku, jak nie więcej. I wróciłam do domu, byłam taka dentka, ale słuchajcie, tak te piękne słoneczko wyszło, jak widzicie. Jest po prostu przepięknie, przecudnie. Mówię nie, biorę młodego i wyjdziemy, bo jak wiecie, nadal nie mamy auta. Mamy w samochodzie, nie możemy. Więc co, to zabieramy młodego do naszego starego auta, znaczy starego. Naszego auta, które nie działa i podjeżdżamy z nim samochodem właśnie w te okolice, też tutaj. Ale mówię, dobra, Andrzej, jest naprawdę ładnie. Ja też trochę w sumie chcę się przewietrzyć, bo wiecie, 6 dni w budynku bez okien, bez świeżego powietrza tak naprawdę. Fajnie mi będzie się po prostu przejść, zrelaksować. Dla Bastera fajnie, bo wiecie, no cała ta droga, którą przejdziemy, może on się nie zmęczy fizycznie, ale mentalnie, ponieważ są różne zapachy, on wszystko co chwilę wącha, także fajnie. Tu go słuchajcie, Bastuś, chodź, co tam masz? Coś tam jest, słuchajcie, muszę go pójść, chodź. Ale wiecie, mentalnie się zmęczy, a dlaczego się fizycznie nie zmęczy, to są taka area tutaj, powiem wam, że ja się boję. Tyle ostatnio słyszałam o tych dog attacks, że jak jestem sama, jakbym była sama w jakimś bardziej zamkniętym miejscu, to bym go bez problemu spuściła, czy tam w Bedford, czy tam w Ampthill, w takich miejscach mocno uczęszczanych przez naprawdę fajnych ludzi. Ale tutaj mam zawsze jakąś taką fazę, także wolę go nie spuścić, niech po prostu sobie pochodzi, powącha, zobaczy jak i wiecie, i będzie zadowolony on i ja. Słuchajcie, teraz jest chyba po czwarte jakoś, 4:30, jakoś tak chyba. Mamy 11 stopni, słuchajcie, ale rano było 3 stopnie i zamrożone szyby, także u nas już prawie że zima, można by powiedzieć. Było tak strasznie zimno, że to jest po prostu straszne. A mój kolega, który jest teraz w Rumunii, właśnie ten, którego zastępowałam, dzięki któremu miałam overtime, wysłał mi dzisiaj zdjęcie 26 stopni. Czajcie to, 26 stopni w październiku, a ja 3. I właśnie się śmialiśmy, że no on nie patrzy jakby not looking forward, żeby wrócić i wcale, ale wcale mu się nie dziwię. Także my sobie, słuchajcie, spacerujemy. Teraz sobie będę mogła na spokojnie iść, bo wiecie, ja tutaj mam hands free. On sobie będzie mógł wąchać, a ja obejrzę sobie jakieś vlogi. Szkoda, że nie wzięłam słuchawek, także trochę lipa, ale jakoś tak wyszłam, wiecie, no jednak te 60-tki robią swoje, ale coś tam pooglądam, wrócę do domu. Coś zjem, bo jestem dzisiaj tylko o śniadaniu o 10, ale nawet nie jestem jeszcze głodna, chyba z tego zmęczenia, ale pewnie coś zjem, a jak nie, to zrobię sobie kawę. Trening, oczywiście treningi są, pomimo tylu godzin w pracy normalnie treningi są. Standardowe, wiecie, bieg tam 4 km coś, pół godzinki, nic jakichś ekstra, wiecie, ekstrasów, bo no wykończyłabym się, ale są, żeby nie wypaść z rytmu i dzisiaj będzie to samo. Później kąpiel i oczywiście czytam kolejny kryminał, także będę kończyć tego vloga, jutro będę wam po prostu nagrywać już nowego. Dziękuję, że byliście ze mną w tym filmie i widzimy się kiedy? No pewnie za 2 dni, a wy ten film widzicie w sobotę, czyli w mój pierwszy dzień wolnego. I tak jak wiecie, w niedzielę mam wolne, także w sobotę wam zrobię jednego vloga, w niedzielę drugiego, żeby były 2 krótsze, ale pięknie, zobaczcie, niby 11 stopni, ale jest po prostu tak pięknie. No jestem zakochana. Także dziękuję, że byliście ze mną i pamiętajcie, subskrybujcie mój kanał. Niedługo rozdanie, znaczy nie niedługo. Jak kliknie 2000, robimy rozdanie. Buziaki, pa, pa.